26 lipca. Dobrze, droga Lotto, wszystko załatwię i uczynię, co tylko chcesz. Dawaj mi zleceń jak najwięcej. O jedno cię tylko proszę. Oto nie zasypuj piaskiem atramentu na karteczkach, jakie mi posyłasz. Dzisiaj przywarłem ustami do twego pisma i teraz zgrzyta mi piasek w zębach. 26 lipca. Nieraz postanawiałem już nie widywać jej tak często, ale jakże trudno dotrzymać. Codziennie ulegam pokusie i codziennie przyrzekam święcie, że jutro się nie pokażę. Kiedy zaś nadejdzie owo jutro, jawi się nagle nieodzowna konieczność i nim się spostrzegę, jestem znów u niej. Zdarza się, że ona powiada wieczorem. Wszakże się zobaczymy jutro. Jakże mogę nie iść? Albo znowu da mi jakieś zlecenie i wydaje mi się, że wypada wywiązać się zeń osobiście. Czasem także pogoda zbyt piękna, by siedzieć w domu. Idę tedy do Walheimu. Ale wówczas znajduję się tylko pół godziny drogi od niej. I oto już wkraczam w bramę leśniczówki. Babka opowiadała mi bajkę o magnetycznej górze. Gdy się okręt znalazł w jej pobliżu, nagle tracił wszystkie żelazne części i gwoździe i śruby pędziły ku onej górze, a biedni żeglarze tonęli przywaleni ciężarem rozlatujących się belek.